Oczywiście zmiany budżetowe są istotnym i ważnym elementem każdego sejmiku. Ważnym elementem jest też omówienie sytuacji gospodarczej, w jakiej jesteśmy w związku z pandemią koronawirusa. Będzie z nami obecna oczywiście zdalnie pani wojewoda, pan dyrektor Adam Sidor i także oczywiście pan dyrektor Cierpiał-Wolant, który przedstawi, jak wygląda sytuacja statystycznie na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o stan zatrudnienia w województwie podkarpackim. To ważne, aby oczywiście ten kryzys widzieć w wymiarach statystycznych, opierać się na informacjach fachowców ze sprawdzonych źródeł. No, trzeba pamiętać o tym, że też będziemy rozmawiali o budżecie, prawda? Po pierwsze o budżecie, który będzie musiał ulec zmianie i będziemy mieli, myślę, problemy budżetowe, jak głębokie dzisiaj trudno jeszcze ostatecznie powiedzieć, o tym też na sejmiku będziemy mówili, ale też powiemy o sytuacji, jaka jest z koronawirusem, jak działamy w tym zakresie, w jakim tempie uruchamiamy te 50 milionów złotych, które przeznaczyliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla ochrony zdrowia i te 220 milionów dla przedsiębiorców, jeżeli chodzi o pożyczki, wsparcie na kredyty obrotowe. Też chcielibyśmy wprowadzić nowe zadanie, droga oczywiście Gorlice Nowy Żmigród. Przez pielgrzymkę będzie modernizowana z programu Interregu Polska-Słowacja. Ważne, żeby w tym czasie nie zapominać także o inwestycjach. No i także udzielimy pomocy dla samorządów gminnych, 250 tysięcy, zwiększając pomoc do 450 dla gminy Komańcza, dla przygotowania parkingu w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chcemy, aby miejsce parkingowe w tym miejscu, myślę, bardzo licznych przyszłych pielgrzymek było w wysokim standardzie. Oczywiście też pomożemy gminie Radymno, która przekazała na rzecz Uniwersytetu obiekt szkolny, którym dzisiaj jest takie swoiste stanowisko archeologiczne, jeżeli chodzi o to odkrycie archeologiczne w Chotyńcu i też przekażemy pomoc do gminy Jasienica Rosiel na 50 tysięcy złotych na odbudowę domu dla rodziny, która uległa pożarowi przed świętami.